dzisiaj w Rzymie uczcimy 2766. rocznicę powstania miasta. Właśnie 21 kwietnia 753 roku, przed naszą erą, Romulus na wzgórzu palatyńskim, który znajduje się dokładnie obok Koloseum, stworzył Rzym. I co roku w Rzymie na głównej ulicy miasta, Via dei Fori Imperiali, odbywa się uroczysta parada. Parada, podczas której paradują różne stowarzyszenia kulturalne, które interesują się właśnie historią Rzymu, tradycjami starożytnego Rzymu. I tutaj właśnie oni przychodzą do Rzymu, wszyscy się zjeżdżają na ten dzień i paradują wzdłuż ulicy, aby pokazać swoje stroje, aby pokazać, w jaki sposób właśnie Rzymianie wyglądali, jak się zachowywali i jak właśnie miasto funkcjonowało. Tutaj z tyłu możecie zobaczyć za mną Koloseum i właśnie wzdłuż ulicy paradę, która się teraz odbywa. Teraz możemy zobaczyć rzymskie legiony, które tutaj się zbliżają, ubrani w zbroję, która pomagała im, aby właśnie chronić się przed atakami armii barbarzyńskich. Możemy zobaczyć teraz, jak żołnierze ustawiają się w swojej typowej pozycji, tak zwanej atestudgine, która praktycznie udawało im się swoimi tarczami zablokować się wszystkie osoby, które tam wewnątrz się znajdowały, i w ten sposób praktycznie byli nietykalni przez strzały i przez broń, i w ten sposób mogli zbliżyć się do miast, które oczywiście wtedy były przez Rzymian oblężane. Proszę spojrzeć właśnie, jak wyglądały rzymskie legiony. A za nimi barbarzyńcy, którzy zostali pojmani. Teraz kobiety ubrane na biało to są westalki, kapłanki bogini Westy, które były pojmowane do służby, jak miały między 7 a 10 rokiem życia, i które przez 30 lat pełnienia służby musiały zachować dziewictwo. Gdyby straciły dziewictwo, w ten czas były skazywane na okrutną śmierć, były zakupywane żywcem poza murami miasta. Możemy tutaj zobaczyć rzymskich dostojników spacerujących za westalkami, ubranych w typowe rzymskie szaty rzymskich dostojników, to znaczy w togi.